jeśli chodzi o Niemcy, była w Polsce taka konferencja zorganizowana na Uczelni Łazarskiego i tam analizowaliśmy w ogóle sytuację Niemiec, w tym przepisy prawa dotyczące Niemiec. I można powiedzieć, że wszyscy ci, którzy sądzą, że Niemcy wszystko mają takie uporządkowane, to chcę zwrócić uwagę, że na czym innym to polega. Mianowicie Niemcy przyjęli regułę, że mediatorem jest osoba, która odbyła odpowiednie kształcenie, czy jest wykształcona, czy jest osobą, która dopełniła obowiązków. Polakowi, jak coś takiego powiemy, to Polak będzie robił właśnie to, co w tej chwili się dzieje, czyli będzie wymagał opisania szczegółowo, co on ma zrobić, i będzie istotne, żeby on miał potwierdzenie, że to zrobił. Nie chodzi o to, żeby on to zrobił. Chodzi o to, żeby miał dokument, bo ten dokument złoży do sądu. I dlatego, jak Polaka zapytamy, czy umiesz to robić, to się obrazi, bo będzie wiedział, że ktoś go sprawdza. A jak Niemca zapytasz, czy umie to robić, to powie: tak, umiem. Nie ma dla niego wątpliwości, dlatego że jak Niemcowi się powie: masz się, chłopie, tego nauczyć, to on sam ma swój rozum i wybierze taką ofertę, która pozwoli mu się nauczyć. O to chodzi, prawda? Więc wyobrażam sobie, jaka musiała być konfuzja, kiedy stwierdzono podczas tej wizyty właśnie w Niemczech, że oni nie mają przepisów, że te przepisy są takie no, bardzo ogólne. Dlatego, że Niemcy pytają poważnie zobowiązania, które na siebie nakładają. Jeżeli masz być przygotowany, masz umieć to robić, to on sam uruchamia swój rozum po to, żeby umieć to zrobić. I sam przed sobą się rozlicza, sam sobie daje ocenę. Jest też drugi taki moment, o którym mówi pani mecenas, który daje tego dowód. Mianowicie jest zaskoczony, kiedy mówi o tym, że w procesie kształcenia nie ma ocen, nie wystawia się ludziom ocen. Jak to można? I sama wyraża zdziwienie. Ale w gruncie rzeczy naturalne jest, że nie wydaje się ocen w kształceniu profesjonalnym, zawodowym, tylko w kształceniu profesjonalnym, zawodowym chodzi o to, żeby wypuścić człowieka, który umie to robić. Prawda? Ocena ma być pozytywna albo negatywna. Czyli umie to robić, to znaczy nie wyrządzi komuś krzywdy, jest przygotowany. Albo nie jest przygotowany. Jak nie jest przygotowany, to nie jest ocena negatywna, tylko to jest ocena, która wskazuje, że ma się jeszcze czegoś nauczyć. I teraz pytanie, czy ten, który go kształci, potrafi mu wskazać, czego on ma się jeszcze nauczyć. To jest pytanie, bo to jest obowiązek, jeśli chodzi o kształcenie, to jest obowiązek tych, którzy kształcą. Ja jestem zachwycony, tutaj nawet mogę publicznie powiedzieć, panem profesorem Edwardem Radeckim ze Szczecina. Kiedyś, jak nawiązywaliśmy taką współpracę, pan profesor zwrócił mi uwagę, że to, co my robimy, to nie są szkolenia, to jest kształcenie. Należy rozmawiać o kształceniu, bo kiedy mówimy o kształceniu, to mówimy o tym, że jest ktoś odpowiedzialny za uruchomienie pewnego procesu, nabywania wiedzy, umiejętności, procesu, którego celem jest nabycie kompetencji przez tę osobę. A to się nazywa kształceniem, a nie szkoleniem. Szkolenie to jest właśnie coś, co w tej chwili robią ci państwo, którzy biorą duże pieniądze. Czyli udają, że coś robią, zabierają ludzi, oni każdy z nich mówi, jak to robi, po czym im wydają certyfikaty. A na certyfikatach się mówi, że są profesjonalni, super, jeszcze są hologramy i pan minister Ziobro za nich ręczy, prawda? A no, mamy efekt później taki, jaki mamy. Ale teraz poważnie. Chcę wam pokazać właśnie do czego ona doszła, jeśli chodzi o rzeczywistość niemiecką. Jakie normy etyczne należałoby uzupełnić w stosunku do prawników, którzy jednocześnie są mediatorami? No to proszę Państwa, ja się ograniczyłam faktycznie do trzech aspektów. Do możliwości korzystania z tytułu zawodowego mediator, jeśli jest się adwokatem w Niemczech, Irlandii albo we Włoszech. Do wymogu wykształcenia, czyli czy mediator, czy adwokat, który ma zamiar oznaczyć obok swojego tytułu zawodowego adwokat również nosić oznaczenie mediator, czy on ma jakąś określoną liczbę godzin do odbycia, czy to może być wykształcenie podstawowe, 40 godzin, jak to wygląda? No i oczywiście szczególne lub dodatkowe obowiązki, ale ja skupiłam się tutaj na, proszę Państwa, na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej adwokata, czy ona obejmuje również czynności, czy ona obejmuje również czynności mediatora. Zobaczcie, jak dziwna jest, jak dziwny jest konstrukt. Kiedy chcemy najpierw rozmawiać o standardach mediatorów prawników, przyjmujemy za punkt odniesienia kwestie etyczne, a potem rozmawiamy o ubezpieczeniu. Więc tym się można trochę pogubić, bo tak naprawdę nie wiadomo, o co pani mecenas chodzi, ale wynik będzie miała ciekawy.
I zaczęłam od Niemiec, bo szanowni państwo, Niemcy jako ci najporządniejsi mają to wszystko bardzo dobrze uregulowane. I spojrzałam na ustawę o mediacji. Przygotowując się do dzisiejszego wystąpienia, chcę też powiedzieć, że pracowałam na tekstach źródłowych, czyli analizowałam poszczególne zarówno przepisy, jak też ustawę, kodeks zarówno irlandzki adwokatów, jak i włoski. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to w Niemczech nie ma takiego kodeksu etyki zawodowej adwokatów, tylko jest właśnie Berufsordnung, czyli regulamin wykonywania zawodu adwokata. I w tym regulaminie wykonywania zawodu adwokata istnieje zapis, że mediator, właśnie ten artykuł, paragraf 7 pod tytułem mediator, że adwokat może dodać obok swojej specjalizacji dopisek mediator, jeśli ukończył wykształcenie zgodnie z przepisami ustawy o mediacji. I ile to wykształcenie powinno wynosić? I tu jest ta gra słów. Myślę, że to jest źle przetłumaczone. Nie chodzi o to, czy ukończył. Chodzi o to, czy uzyskał. Uzyskał kompetencje zgodnie z przepisami ustawy. Tak brzmi to prawo w Niemczech. Dlatego nam tak trudno Polakom się z Niemcami dogadać. Jak Polak kupi urządzenie, od razu wetknie je do prądu, a Niemiec jak kupi, to najpierw przeczyta instrukcję. No to jest tak oczywista różnica między nami. Dlatego Polacy, którzy wyjeżdżają do Niemiec, a potem wracają, osiągają takie sukcesy, bo uczą się właśnie tej normy bezpieczeństwa. Proszę państwa, mamy 120 godzin szkolenia, na które składają się wszystkie te podstawowe rzeczy, o których państwo się uczycie w trakcie 40-godzinnego szkolenia zgodnie ze standardami ADR. Adwokat, który ma zamiar wpisać się, który ma zamiar korzystać z dodatku oznaczenia zawód mediator, musi odbyć jedną superwizję i musi odbyć jedną mediację lub koemediację w ciągu roku od ukończenia właśnie tego szkolenia podstawowego 120-godzinnego. Adwokaci niemieccy, mediatorzy certyfikowani muszą poddać się ustawicznemu szkoleniu, czyli w wymiarze 40 godzin w rozliczeniu czteroletnim. Także przepisy te są, jak porównamy sobie nasze szkolenia, bardzo wymagające. Szkolenie adwokatów w Polsce 40 godzin, bardzo wymagające i oczywiście zaraz powiedziała, że super profesjonalny przygotowują mediator. A teraz przejdźmy po kolei. Zwróćcie uwagę, że na tej planszy powstaje taki pozór, jakoby to wykształcenie zostało opisane w ustawie o mediacji, prawda? Tak, ustawa o mediacji. Wykształcenie i ustawiczne kształcenie mediatora, certyfikowany mediator, ustawa o mediacji. I wgryźmy się teraz w to, co naprawdę jest na tej planszy, prawda? Bo jak Kasiu chcesz manipulanta poznać, oto on. Wykształcenie i ustawiczne kształcenie mediatora, certyfikowany mediator, pauza, ustawa o mediacji. Wcale nie wiadomo z tego jednoznacznie, że ustawa o mediacji określiła te warunki wykształcenia, jeszcze tego ustawicznego kształcenia, troszkę masło maślane. Wykształcenie i ustawiczne kształcenie. Wykształcenie i doskonalenie zawodowe, prawda? Ale rozumiem, że to wynika z tłumaczenia. I dowodem na to, że to nie jest w ustawie o mediacji w Niemczech, jest nie tylko to, że wydaje mi się, że znam tą ustawę, mogę pokazać za chwilę tą ustawę, bo jest bardzo prosta, ale również to, co jest napisane na dole, bo na dole mamy stronę internetową, co wyraźnie wskazuje, że to są zasady, to są reguły kształcenia określone przez tą konkretną organizację. One nie zostały określone w ustawie, tylko to środowisko określiło, że takie są wymogi. Podobnie jak polskie środowisko ustaliło, że rzekomo standardem kształcenia mediatora jest 40 godzin. I w 40 godzin się nie da nauczyć mediatora. 40 godzin to jest coś, w czym prawnicy pływają po przepisach, i tak naprawdę nie znam żadnej osoby, która po odbyciu takiego kształcenia w środowisku prawniczym w Polsce, u notariuszy, radców bądź adwokatów, żeby umieli prowadzić mediację. Jeżeli chcecie sprawdzić, to proszę bardzo, znajdźcie mi kogoś odważnego, z kim porozmawiamy, bo tu jest na przykład taki wątek superwizji. Znajdźcie mi kogoś, kto się odważy na taką rozmowę, Kasiu, jak ty zdecydowałaś się dzisiaj rano, prawda? I teraz co tutaj jest? 120 godzin kształcenia. Ustalenie szkolenia, jaka... szkolenia. Szkolenia. 120 godzin szkolenia. Tak, tak. No ja to nazywam kształcenie, bo właśnie, tak jak powiedziałem, zostałem przez pana profesora Radeckiego
ukształtowany w rozumieniu, że to, co się dzieje, to jest kształcenie, czyli to są wartościowe godziny. A 120 godzin szkolenia można sobie siedzieć, można grać w bambino, można opowiadać o przepisach, obowiązkach mediatorów, można się wykłócać, można się przemądrzać. I kiedyś słyszałem o takim systemie niemieckim, w którym mieli chyba tam, nie wiem, 30 godzin zajęć, a potem jeszcze 120 innych fakultatywnych. I oni sobie wybierali, prawda, z różnych rzeczy, na przykład mieli medytację też, prawda? No więc te 120 godzin szkolenia według nich, dla mnie to powinno być 120 godzin kształcenia. Czyli muszę mieć trenera, który umie prowadzić, kształcić mediator. Po pierwsze umie mediację prowadzić, po drugie umie mediacji uczyć. I jak pani mecenas, jedna z adwokatek się do nas zgłosiła i powiedziała, że ona chętnie nas nauczy, czym jest odpowiedzialność mediatora, jak ją zapytałem o certyfikat trenera, albo czy ona potrafi to robić, to ona się zdziwiła w ogóle, jaki certyfikat trenera? Gdzie, kto, jak? To w ogóle to jest przecież niepotrzebne, o co chodzi? Że ja jestem super, prawda? A jak mu zapytałem konkretnie o odpowiedzialność, to musiała otworzyć swoją wybitną książkę i tam znaleźć, prawda, ten przepis, żeby potrafić zacytować, nie znalazła. Więc 120 godzin kształcenia ma wtedy sens, kształcenia, zwracam uwagę, kiedy treści, które tam są, obronią się na etapie weryfikacji. I po to są wszystkie resorty standaryzujące, żeby to właśnie sprawdzić. No i tutaj znowu odwołam się do tych prac, które prowadzi Ania Ficek z paniami z Instytutu Badań Edukacyjnych nad kwalifikacjami prowadzenia mediacji w regule klasycznej, trenerów i superwizorów, bo oni są potrzebni. Superwizor za chwilę nam się pojawi jako potrzebny. Bałbym się oddać ludzi pod kształcenie osób, którzy nie mają przygotowania trenerskiego. I co mają Niemcy? Podstawowe informacje o postępowaniu mediacyjnym. W porządku, to powiem dzisiaj to, co Kasiu mówiłem. W Polsce artykuł 10, 183 i 157 ustawy o ustroju sądów powszechnych i tamte przepisów KPC, plus podstawy istoty mediacji. Czyli to, co tradycyjnie odwołując się też do dorobku cywilizacji, mówilibyśmy w kontekście konkretnie tego zarządzania konfliktem, robienia porządku w konflikcie. Techniki komunikacyjne, negocjacyjne, wszystko będzie w porządku, jeżeli będzie wystandaryzowane, które są potrzebne. Dlatego, że techniki komunikacyjne i negocjacyjne, szczególnie negocjacyjne, my testujemy, na przykład weryfikujemy materiały przedstawiane przez środowiska kształcące dla PARP-u upadłych przedsiębiorców. I słuchajcie, szokujące najbardziej powszechną jest to, że ci, którzy organizują te szkolenia, pakują tam na przykład NLP, czyli upadłego przedsiębiorcy uczą manipulacji i to takiej ostrej. Mało tego, prowadząc ewaluację, uważają, że formą pracy z ludźmi jest rozmowa. Rozmowa nie jest żadną formą. Rozmowa jakoś powinna być sprofilowana i to wiedzą trenerzy. Nie używa się stwierdzenia, ewaluacja polega na tym, że my z uczestnikami rozmawiamy. To każdy trener wie, o czym mówi. Dalej, wiedza o konflikcie, w porządku. Jest tu na szczęście metodologia dość jasna, jest kilku klasyków na świecie, w których się uznaje, co do przyczyn konfliktu, dynamiki konfliktu, sposobów reagowania na konflikt, skutków konfliktów i tak dalej. Przepisy o mediacji przed chwilą powiedziałem i teraz dochodzimy do rzeczy ciekawej. Symulacja, odgrywanie ról i superwizja. Tam dalej będzie taki materiał, który pokazuje właśnie, jaki ma wymiar ta superwizja. No kto z mediatorów odważy się, żeby przeprowadzić mediację, że można było ją nagrać? Mówię o trenerach. Kto z trenerów mediatorów odważyłby się, żeby przyjść na szkolenie i wziąć dowolną sprawę i przeprowadzić ją, pokazać tym ludziom, jak to się robi? Śmiem twierdzić, że nikt z tych ludzi się na to nie odważy, bo gdyby się odważył, a ta pani mecenas się prawie że odważyła i już jest gotowa to zrobić, przy czym wiemy, jaka będzie klęska, bo to, co ona mówi na temat mediacji, jest po prostu tragiczne i coś, co się zobaczy, nie da się już odzobaczyć, prawda? A jeszcze jak miałoby to być nagrane, no to większość ludzi ma ten instynkt samozachowawczy i wiedzą, że nie umieją, po prostu tego nie robią. Superwizja. Potrzebni są superwizorzy. Co z tego, że będziemy mieli superwizję, jak nie będzie kto miał robić? Kto ją będzie robił? Pani mecenas? Która nigdy nie odbyła żadnego kwalifikowanego kształcenia, które nauczyłoby jej mediacji? A ona jest głównym człowiekiem, który jest w komisjach walidacyjnych? Przepraszam bardzo, no nie chcę być zbyt surowy, ale to jest śmiech na sali. To jest nic nie warte. Osoba, która sama nie umie prowadzić mediacji, ma kogoś sprawdzać. Na jakiej podstawie? No i tu mamy zaświadczenie. Ta komediacja to mnie zawsze bawi. Oni piszą tą komediację, tu pisze co mediację, albo przez K, albo razem, prawda? Co to jest komediacja? No to jest komediancja, tak jak to brzmi. Komediacja w takim rozumieniu to jest praca dwóch mediatorów. No to jakby mieli jakieś pojęcie na ten temat, to by wiedzieli, że żaden kwalifikowany mediator nie zgodzi się na to,
żeby prowadzić mediację z drugim mediatorem, który nie umie tego robić. Ani nie będzie uczestniczył w mediacji jako osoba, która by ją hospitację jej robi. A jeśli już to nazwijmy, to prawidłowo. Czyli osoba uczestniczy w hospitacji właśnie, ten kandydat na mediatora. Czyli uczestniczy w prowadzonej mediacji przez mediatora kwalifikowanego, bądź prowadzi mediację pod jego nadzorem. Ale to nie jest komediacja. No i ta jedna superwizja, 40 godzin ustawicznego kształcenia w ciągu 4 lat od zakończenia szkolenia podstawowego. Przypominam i zwracam Państwu uwagę, to jest model, który zbudowało środowisko prawnicze w Niemczech. Nie jest pisane w ustawie o mediacji, czego zresztą dowodem jest poprzednia plansza, na której jest zaznaczone, proszę zauważyć, że to jest regulamin wykonywania zawodu BORA, czyli środowiska adwokackiego, i ten mediator, który ma być adwokatem, może dodać obok swojej specjalizacji dopisek mediator, jeśli ukończył kształcenie zgodnie z przepisami ustawy. Ale ta ustawa nie precyzuje, jakie to jest, tylko to sprecyzowali dopiero, tak jak powiedziałem, prawnicy niemieccy. Bo to jest ta cała różnica, że dla nich to jest oczywiste. Jeżeli my podamy te rzeczy, to teraz nad każdą z tych rzeczy pieczołowicie się zastanowimy, zrobimy to tak, żeby to było dobrze. I bardzo byłbym ciekawy, jak oni to robią, bo z kolei znam środowiska mediacyjne, z kolei nie prawników, i widzę, ile w nich jest nonszalancji albo głębokiego wchodzenia w kwestie terapii. Czy są nawet sędziowie, bo tam się bardzo, bardzo mocno rozwinął taki nurt zawierania ugód na rozprawach w sądzie. Ci niemieccy mediatorzy certyfikowani muszą poddać się ustawicznemu szkoleniu, czyli w wymiarze 40 godzin w rozliczeniu 4-letnim. I również tam możecie Państwo, tutaj popatrzcie, zobaczyć listę certyfikowanych mediatorów. Właśnie takich, którzy są adwokatami z tym odpowiednim wykształceniem, szkoleniem. Jeśli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Niemczech, to ona w pakiecie podstawowym, to ubezpieczenie obejmuje już właśnie wykonywanie funkcji mediatora, czyli na przykład obok tego typowego beratung, doradztwo, macie Państwo mediatora, macie Państwo zarządcę masą upadłościową, oficera, JODO i tak dalej, także nie potrzebuje niemiecki adwokat zawierać dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, jeśli wykonuje zawód mediatora.